cóż, w tym sklepie co byłem, nie ma tego co bym chciał. Więc niestety muszę jechać jeszcze do innego. I zobaczymy. Zobaczę, czy jest tam właśnie to co będę, to co ja chcę, no kurde, bo powiem wam szczerze, że coś mi się wydaje, że takich rzeczy chyba się nie da kupić tak normalnie, chyba że w jakimś elektrycznym sklep, gdzie z elektryką, różnymi takimi pierdołami, które gdzie do wszystkiego jest coś tam, jakieś ten, który można nawet samemu sobie zrobić. Tak mi się wydaje, zobaczymy tam, jak tam nie będzie takich przejściówek, bo słuchajcie, potrzebuję taką przejściówkę. Przejściówkę, która ma jacka z jednej strony, a z drugiej strony ma na wejście na jacki, ale słuchajcie, takie od słuchawek z mikrofonem, gdzie jest jedno jest na słuchawki wejście, a z drugiej strony jest wejście na mikrofon. No a z tej strony, gdzie ma być podłączenie do tego, do komputera, to musi być jeden jack, a z drugiej strony wejścia na słuchawki i na mikrofon. No i takie coś poszukuję, taki adapter. Problem jest w tym, że nie bardzo takie rzeczy mają w sklepach, nawet tych, no byłem w Carrefourze, ale tam nie ma takich rzeczy. Tak myślałem właśnie, żeby jechać od razu na Oka, no bo tam trochę więcej jest takich wyborów, z takich rzeczy. No i teraz jadę właśnie do Okana, żeby właśnie coś takiego zdobyć, zobaczyć. Zobaczymy, no. Może mi się uda zdobyć coś takiego. Bo potrzebuję, no. Potrzebuję dwa takie. Dwa takie potrzebuję, no. Dokładnie dwa, czy jeden, dwa. Dwa takie adaptery. Nie dla mnie. Znaczy jeden dla mnie, jeden dla syna, no. No ale jest ten problem, że kurde, w Carrefourze takiej, że taki, był taki adapter, ale on był tak, że jak masz jedno wejście na słuchawki czy mikrofon, no to było tak, że podłączasz sobie tego jacka do tego jednego portu w komputerze czy w laptopie, a z drugiej strony masz wejście na dwa jacki, na dwie pary słuchawek, czy tam na dwie pary tego głośników, nie? A ja potrzebuję, żeby miało wejście, jedno wejście na słuchawki, a drugie wejście na mikrofon. No, nie ma tego laptop i jest to, jest mi to potrzebne, żeby właśnie podłączyć słuchawki gamingowe z mikrofonem, ale jest potrzebny właśnie do tego taki właśnie, taka przejściówka, taki adapter, że podłączam go na jacka zamiast słuchawek do komputera i ma wyjście z drugiej strony na dwa wyjścia, na jedno na słuchawki, jedno na mikrofon. Jedynie jak już w Auchanie nie będzie, no to jedynie zdaje mi opcja przez Allegro. No tak, no tylko opcja przez Allegro, no. Bo tak normalnie nie ma, no. No nie ma, no i dobra, jedziemy sobie do Auchana, zobaczymy. Daleko nie ma, także nie jest tak źle. Widziałem, słuchajcie, widziałem dzisiaj Nicole Vlog kupiła sobie nową kamerkę, nie wiem, pewnie GoPro,
testowała tą kamerkę, zaczepiła sobie na przedłużeniu ramienia, jak to się tam kurde to nazywa, nie wiem, to zawsze tak to nazywam, z teleskopem to jest, i jakby to powiedzieć, testowała to gdzieś na dróżce leśnej, była tam z Arabem, i że będzie tak nagrywać czasami właśnie z lasu i takie ten, no tylko że pytanie jest, jak dużo będzie tak nagrywać. Kurwa, wiedziałem, że nie zdążę, przez jebane pierdolone światła, kurwa mać, mogłem tam skręcić na ten sklep i mi przejechał tam ten chuj jebane pieprzone gówno. Dobrze, tu jest strzałka, kurwa. Chuja, inaczej bym tam stał. Zawsze, kurwa, przejeżdżam przez ten sklep i tu wyjeżdżam koło stacji sobie. Ale, dobra, nic się nie stało. Światła były, zmieniło się na czerwone, ale zapaliła się strzałeczka. Można było skręcać w prawo. Warunkowe do skrętu w prawo. Jakby coś, to jest wycięte. Dobra. Jedziemy do tego Auchana, zaraz będę. Daleko nie zostało do Auchana. Przerzucę wam na ten już. Ustawiłem ten zaczep na szybie. Już jest teraz prosto. Już teraz już mnie to nie denerwuje. Wcześniej to mnie denerwowało, bo krzywo kuźwa i nie podobało mi się to. No teraz to już jest ok. Ciemno. Widzę ciemność. Dobra. Pieprzeć to. Dojeżdżamy powoli do Auchana. Auchan. Ale ja mówię Auchan. Nie no, Auchan to jest napisane tak, Auchan, albo jak to inni jeszcze nazywają, Oszołom. Oszołom, no tak, tam jest to Oszołom, bo świruje. Okej, let's do it. Jademy. Zielony. Też mamy zielone. Może zdążę? Albo pewnie nie. Znając kurwa życie, to się kurwa zmieni na czerwone. Chociaż. Damy piątaka i lecimy przez te skrzyżowanie 70. Kurwa. Ja pierdolę. Ła, żartowałem. Żadne 60, ja tak nie jeżdżę jak dzikus, normalnie jak człowiek. Pamiętajcie, normalnie jak człowiek. Normalnie, nie ma takich świrowania, takiego świrowania jak niektórzy. Dobra. Auchan czy Oszołom jest po lewej stronie. Nie pokażę wam tego, bo kamerka da się odwrócić, ale nie będziemy odwracać, bo jest podłączone ładowanie. Dobra, my teraz górą pojedziemy, oni tam dołem, a my górą jedziemy. Jedziemy naokoło i zjedziemy na Oszołoma. Są świry, które niestety 95, 5,66, o fajnie, ty 5,66.
Wow. Ale było 5,64, a teraz jest 5,66. Kurwa, poszło znowu do góry. Ja pierdolę. Przecież to miało się, kurwa, zmienić ceny w dół pójść, a nie, kurwa, z powrotem do góry idą. Kurwa, nie no. Powiem wam, masakra. Masakra z tym paliwem. O, kurwa. Przejebane. Nie tutaj. Zjedziemy sobie... Okej, jesteśmy. Kurde, czekajcie. Ładuję czy nie ładuję? Ładuję. 70, tylko 1% naładowania. Kurwa, weź. Co to za kurwa gówno jest.
muszę włączać muzykę i przesłuchać nagle. Do deski w ostatnim płycie też nie ale zapisy nie co prawda. Wtedy dyskuję z odpowiedź, co się stało z LM Przyrodem, którego autobus zostawił na stacji benzynowej. Ale słuchając nagrania, wiemy, jaką elektromobilną podróż wyruszamy z LM Przyrodem z jego najnowszym nagraniem. Słuchajcie, to co mówiłem, że szukam takiej przejściówki, nie? Taki adapter do przejścia jacka na to, żeby były z drugiej strony dwa wejścia, jedno na słuchawki, a drugie na mikrofon od słuchawek. I powiem wam, że znalazłem. Był taki fajny kabel, można powiedzieć, to taki kabel jest z jednej strony ten i na cicze, na wejście na jacki, na słuchawki i na mikrofon, ale słuchajcie, jak zobaczyłem kurwa cenę, to chyba ich popierdoliło, bo cena tego była 24,90, 25 zł. No chyba popierdoliło ich całkowicie, żeby 25 zł za coś takiego dać. No i znalazłem taki sztywny, trochę gorzej, bo to troszeczkę może przeszkadzać, ale dobra, wziąłem ten tańszy za dychę. Wziąłem taki za dychę. Zobaczymy jak to działa, wszystko pięknie, ładnie, no to będzie fajnie. Tylko że to może troszeczkę przeszkadzać przy podłączeniu. Kurwa, no jest tam to, że laptop jest płaski i troszeczkę może to przeszkadzać, ale zobaczymy, jak to będzie jakoś tam w miarę, nie będzie aż tak przeszkadzało, to będzie super, nie? No, ale drugie jest to, że to z tym jackiem z jednej strony, a z drugiej strony kabelki wychodzą i jest jedno na słuchawki, drugie na mikrofon od słuchawek. Jest to cieniutkie, fajne, nie przeszkadzałoby przy podłączeniu. No w sumie wiecie, no trochę drogo, no 25 zł, no bez przesady za kurwa kawałek takiego kabelka z jackiem i z wyjściem na dwa jacki słuchawkowe i mikrofonowe. No to 25 zł to chyba jest lekka przesada, no. No i dlatego wziąłem taki za dychę, no. Był jeszcze taki w sumie za 9,99, no też za dychę, no. Chuj, no wziąłem ten troszeczkę ciut droższy, znaczy ciut droższy, no, za dychę, no. Tylko taki, gdzie no może troszeczkę to kurwa kolidować z wejściem na USB, ale się zaraz zobaczy, jak do domu dojadę, czy to będzie działało, tak? Czy to będzie działało i jak będzie działało, to będzie fajnie. I nie będzie to tam za bardzo przeszkadzać, to też będzie fajnie. Więc dobrze by było, no. No także... wiedziałem, że w Auchanie te przejściówki różnego rodzaju są tak, jest tam różne przejścia, mają różne jakieś takie te i wiedziałem, dobrze wiedziałem, że jednak tam coś takiego najprawdopodobniej dostanę. Tylko że jak ja widzę takie coś jak taki kabelek, który kurwa no, który tak tyle kosztuje, no to trochę no jest przesadne, to
Wiecie co, no jeszcze bym zrozumiał, żeby to kosztowało 12 zł, 13, to też bym wziął. Tylko że kurwa, nie 25 zł, no kuźwa, no. Wyprodukowanie tego kurwa kosztuje najprawdopodobniej groszowe sprawy, bo taka jest prawda. Ale żeby cenę wypierdolić kurwa 25 zł, no to jest lekka przesada, no. No jest lekka przesada, no. No i tak, także udało mi się to zdobyć. Co jeszcze kupiłem? Kupiłem jeszcze dodatkowo herbatę. Czarną, ale taką półkilową sypaną, nie? Pół kilo sypanej takiej herbaty Yunnan, czy jakoś tak się to nazywa. Jakby to powiedzieć, zapłaciłem za nią 10 zł i 70 groszy. A to, że ja wolę sypaną herbatę niż te w torebkach, no to wolałem dać, no dycha i 70 groszy to w sumie nie jest dużo za pół kilo. Nie jest to dużo, naprawdę nie jest to dużo. Znaczy sorry, nie pół kilo, kurwa, co ja gadam. 300 gram. No, 300 gram, ale sypanej, normalnej herbaty, a nie jakieś gówno w torebkach, gdzie tam tak naprawdę to są jakieś resztki z takich normalnych, odsypują. To co się takie drobne, to jest właśnie w torebki pakowane i to jest takie odpady, no można powiedzieć. Z tego herbaty można zaparzyć, ale z odpadów kurwa. Więc dlatego ja wolę normalną, liściastą, normalnie sypaną herbatę, bo wiem, że mam normalne liście, które są wysuszone. Nie jest to żaden odpad. Jak to w torebkach jest. No i to kupiłem. Słuchajcie, no co jeszcze kupiłem? Co to ja jeszcze tu kupiłem? I chustecznik drewniany, taki, wiecie, jak chusteczniki na takie kartonowe chusteczki macie i do takiego drewnianego sobie włożyć, żeby ładnie to ten. To jest surowe drewno. Piękne, ładne. Kupiłem jedno już mam i teraz kupiłem drugie i teraz muszę wykombinować, jak to zrobić, żeby to jakoś tak fajnie upiększyć. A jak to już upiększę, to dodam z dwóch stron czy z góry swoją nazwę kanału Jack TV. I się tak zastanawiam, czy nie będzie to dla akuratnych widzów, ile dadzą za takie coś, jak to już zrobię, jak coś tam zapłacą za to, no to ja wtedy na maila wyślą mi adres i wtedy będę mógł wysłać dla widzów akuratnych, którzy będą chcieli mieć taki chusteczniki. Taki drewniany chusteczek na te chusteczki. To taka rzecz, która będzie na długo, nie? Na lata, jak się nie zniszczy. I to by było to. Co ja jeszcze kupiłem? I nic więcej, no tylko te rzeczy kupiłem. Te trzy rzeczy, herbatę, ten chusteczek. Uszedł naprawdę. Zastanawiam się, jak to upiększyć, jak to zrobić ładnie, żeby było fajne. Potem wypalić mój nick z
kanału YouTube, znaczy z YouTube'a, z tego, swój ten, swój nick Jack TV, no, tak żeby ktoś będzie chciał na pamiątkę, to będzie miał z moim, moim takim właśnie wypaloną nazwą mojego kanału Jack TV. I drugie, jak już ktoś takie coś będzie chciał, to dodatkowo będzie z pod moim podpisem. Z moim podpisem odręcznym, ale w stylu odręcznym takim wypalanym. Tak jakbym pisał. Tylko że to będzie też nazwa mojego kanału Jack TV. Słuchajcie, no raczej nie będę się podpisywał swoim nazwiskiem. A jak nie, to napiszę i podpiszę się swoim normalnym imieniem, tak? Oczywiście wypalając to. Także najpierw upiększę, zrobię ładne takie, ten, nie wiem jeszcze jak, co będę chciał daty wypalić, a potem dopiero będzie z podpisem moim i z moim nickiem z kanału YouTube'a Jack TV. Że jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie takie coś ja po prostu wyślę, ale za małą płatą, nie no, ktoś tam jakąś kwotę da, to wtedy ja oczywiście też nie będę skąpił, tylko po prostu wyślę, jak ktoś będzie chciał. Słuchajcie, ja zaraz...